Marcin, z przyjemnością witam Cię w Łodzi. Przywdziałeś już koszulkę UKS-u, czyli stało się. Tak, dzisiaj się stało. Jestem w Łodzi i cieszę się, że podpisałem kontrakt tutaj z UKS-em. Łódź jest mi dobrze znana, także bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu. To teraz może trochę kuluarowo zdradźmy, kiedy pierwsze kontakty na linii Marcin Fli z UKS-u Ci się pojawiły? No te kontakty się pojawiły tak naprawdę już dobre kilka miesięcy temu, bo kontaktował się ze mną dyrektor sportowy klubu i rozmowy jakieś wstępne trwały. No a dzisiaj stało się to faktem. Podpisałem umowę z UKS-em i jestem bardzo szczęśliwy. Czy w tym momencie UKS pozyskuje mocnego właśnie środkowego obrońcę, bocznego obrońcę? Jak Ty też byś mógł się tutaj nam scharakteryzować? Tak, no grałem na dwóch tych pozycjach. Oczywiście w poprzednim klubie graliśmy systemem trzech obrońców, więc grałem bardziej tego półlewego, ale oczywiście środek obrony to jest moja taka nominalna pozycja, na której się czuję najlepiej. Oczywiście mogę zagrać na każdej innej pozycji i nie ma to dla mnie żadnego problemu. Mogę zagrać na prawej obronie, trzeba będzie zagram na ataku i strzelę jakąś bramkę, nie ma problemu. Tam, gdzie trener będzie mnie widział, tam będę grał i będę dawał siebie, ile będę mógł. Tym bardziej, że też wraz z przyjściem Ciebie pozyskujemy, można powiedzieć, takiego solidnego, ogranego już obrońcę, bo tych gier na poziomie Ekstraklasy i pierwszej ligi jest, jeśli dobrze liczę, już koło 200. Tak, myślę, że mogło się uzbierać. Nie patrzę tak w te statystyki często, ale myślę, że koło tej liczby się to kręci, więc no, na pewno jestem doświadczony, znam realia Ekstraklasy, przychodzę tutaj po to, żeby wzmocnić zespół i mam nadzieję, że tak będzie, że będę solidnym wzmocnieniem dla tej drużyny. Znam tutaj też kilku chłopaków w drużynie, więc będzie też mi łatwo wejść do tego zespołu i myślę, że będzie fajnie. No właśnie, UKS wraca do tej Ekstraklasy po kilkuletniej przerwie. Ty mówisz o tym, że znasz realia Ekstraklasy. Co właśnie kryje się pod tym hasłem? Jaka jest Ekstraklasa? Czego my też jako UKS-iacy możemy się spodziewać, oglądając już Wasze mecze w Ekstraklasie? Na przestrzeni ostatnich lat na pewno też zmieniła się ta Ekstraklasa, bo jak grałem kilka dobrych lat temu w Ekstraklasie, to była bardziej fizyczna. Teraz ta liga zrobiła się bardziej techniczna. Dużo przełożyło się na mecze taktyki, więc ta Ekstraklasa się też rozwinęła. Pod względem infrastrukturalnym też się rozwinęła, bo są te stadiony fajne i fajne drużyny. Kibicowsko też super, bo można powiedzieć, że jest mało tych zespołów teraz w Ekstraklasie, na których stadionach nie będzie kompletu. Także tutaj w Łodzi zawsze będzie komplet. Mocno w to wierzę. Wiem, że kibice też czekali na to, żeby ten zespół wrócił do Ekstraklasy. No i cieszę się, że chłopaki w poprzednim sezonie zrobili to i w najbliższym czasie będziemy mogli tutaj na naszym stadionie gościć Ekstraklasę. No właśnie, też pytanie jest do Ciebie, na ile czasem takie czynniki jak stadion, komplet publiczności wpływa na ten fakt, gdzie będziesz na przykład chciał dalej grać? Oczywiście to jest fajne, jeżeli możesz grać na stadionach i w klubie, w którym jest bardzo duże grono kibiców, bo no wtedy jest dodatkowa presja, którą ja lubię i kibice są bardzo potrzebni na stadionach. To po to się buduje drużyny, po to się gra mecze, żeby ci kibice przychodzili na te stadiony. Jak zespół gra dobrze, no to oczywiście są ci kibice, wspierają. Jeżeli jest gorzej, też liczymy na to, że kibic nam pomoże, bo to jest tak naprawdę 12 zawodnik i to jest dla zawodników bardzo ważne, żeby ci kibice żyli z zespołem, wspierali go w dobrych i w tych gorszych chwilach. To jeszcze tak na koniec takie pytanie, niczym na rozmowie o pracę. Jakie stawiasz sobie oczekiwania tutaj w UKS-ie? Co chciałbyś tutaj osiągnąć? I co zyskaliśmy razem z Tobą, że będziesz tutaj grał? Ja nie lubię sobie stawiać jakichś takich celi, bo później różnie z tym bywa, a po prostu ja dam z siebie wszystko, będę na pewno zostawiał zdrowie na boisku za ten zespół, za ten klub i mówię, bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Ten klub jest też mi znany, jest znane mi miasto, często tutaj przebywam, czy moja rodzina, więc na pewno dam z siebie wszystko, bo bardzo mi na tym zależy. No właśnie, bo też razem z Tobą tutaj w UKS-ie zyskujemy też, tak jak mówisz, takich nowych kibiców, rodzinę. Ona też w pewien sposób wpłynęła na fakt, że na przykład wybrałeś ofertę UKS-u, a nie chociażby klubów zagranicznych. Zdecydowanie tak. Klub z Łodzi UKS od razu,
jeżeli dostałem ofertę, był sygnał, że jest tutaj możliwość, to byłem bardzo otwarty na to, bo moja rodzina od strony żony pochodzi spod Łodzi, więc tutaj mamy też grono znajomych. Żona tutaj studiowała, uczyła się, więc na pewno bardzo dobrze się czuje w Łodzi. Jeżeli rodzina się będzie tutaj dobrze czuła, to ja też się będę bardzo dobrze czuł. Mam też małą córeczkę, która się urodziła też w Łodzi 2 miesiące temu, więc no coś mnie ciągnie do tej Łodzi, więc myślę, że to będzie fajna przygoda. Okej, dziękuję bardzo. Powodzenia i do zobaczenia na stadionie. Dzięki, do zobaczenia.